Witam Was serdecznie. Czekałem na ten weekend, liczyłem na piękne nagrania. Wczoraj byliśmy na bekowisku, znaczy zobaczyć, czy jeszcze trwa, co się tam dzieje u Danieli. Niestety terenowe auta na obrzeżach polan, polowania, zero zwierząt, nic nie nagrałem. Jakieś dwa byki, które tam mnie poczuły i uciekły i przeprawiły się przez rzekę. Potem przyjechaliśmy tutaj na rozlewiska Przemszy. Właśnie skończyło się polowanie. Ja widziałem, jak do chłodni wsadzają trzy dziki. Jeden słyszałem, że ważył 83 kg. Mam nadzieję, że nie z tych, które tutaj kręcę, podkarmiam. Mam tutaj z 3 kg jabłek, które przywiozłem od babci. Rzucę im. Niech sobie tu chodzą po tych trzcinach, po tych krzakach. Niech się trzymają z dala od lasu, tego ładniejszego, gdzie są ambony, gdzie są myśliwi. Także może jakoś przeżyją tą walkę z ASF. Także idę, zobaczę, czy coś się nagrało przez tą jedną noc. A potem spotykam się z żoną i z synem tam na czyściejszym lesie. Zobaczymy, czy go posprzątali po tych wiatrołomach. Widzimy się na miejscu. Tutaj tą ścieżką, obrzeżem tych trzcin, musiał przejść łoś. Widzimy jego ślady. Do kamer nie doszedł. Znaczy do kamery, bo została tu już tylko jedna. Tą jedną badziewną zdjąłem. Jabłuszka leżą. Dziki były w nocy. Niestety nie stwierdzę, czy komplet. 17 nagrań. Wszystkie we mgle. Nic nie widać, także nawet nie biorę karty do domu. Przeprawiam się przez rzekę. Zobaczcie, jaka czyściutka. Mam nadzieję, że w tych krótkich kaloszach przejdę. Idę do miejsca, gdzie pierwszy raz nagrałem łosie. Widzę las jeszcze nie do końca posprzątany. Żona z synem też tam poszli. Jak pierwszy raz tam ustawiłem kamery w tym młodniku, od razu po pierwszym tygodniu nagrałem 3 łośki, a potem już nigdy więcej ich tam nie nagrałem. A rzekomo tak niszczą uprawy. Także przechodziły, skubnął parę czubków w sośnie. Sośnie pewnie wyszło to na dobre, bo tylko zgęstniała. I więcej już ich tam nie nagrałem. A kamery stały ze 3 miesiące. I to cały młodnik był obstawiony. I tylko jakieś sarenki, raz dziki. Także bardzo kiepsko to było z nagraniami. No i zresztą dalej jest. Idziemy takim pięknym fragmentem lasu. Co jakiś czas jeszcze trafiają się gąski. Tutaj trafiła się stara czaszka dzika. Idziemy do młodnika. Zobaczymy, jak podrósł. Tutaj trafiliśmy kolejne 3 gąski. Tu mamy jedną. Tutaj druga. Ta jest bardzo duża. I tutaj trzecia. Zaraz zobaczymy, czy są zdrowe. Jesteśmy w młodniku. Jak widzicie, nic mu nie jest. Nie jest ogrodzony. Zwierzęta go nie zniszczyły. Od przyszłego tygodnia w lesie będę miał tylko 4 kamery. 3 te, które tam w miarę kręcą. 3 te poprawione ściągam. I dokupiłem jedną lepszą. Także tych nagrań będzie pewnie mniej. Wspiera mnie ostatnio kolega Czarek z pracy, z kanału rowerowo i biegowo. Też ma kamerki, ustawia. Na swoim kanale nie umieszcza tych nagrań. Podrzuca je mnie, jak ma coś ciekawego, za co mu dziękuję. Także na dziś już będę kończył. Pokażę Wam filmy z fotopułapek, które nagrały się w ciągu tego tygodnia w
miejscówkach z Danielami i tutaj w tej miejscówce, gdzie mam lizawkę, i to by było na tyle. Połazimy jeszcze trochę, zobaczymy, może jakieś grzybki uda się znaleźć. Także miłego oglądania nagrań z fotopułapek. Trzymajcie się, cześć. Thank you.